Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, Wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Silicon z PlayStation 4. Kraina Tornad. I tak, co my tu mamy? A mamy właściwie ostatnią dzielnicę, którą tutaj budowaliśmy sobie. Trochę tutaj podciągniętą. W sensie budynki cały czas się ulepszają i coraz wyższe będą powoli. Także tutaj na razie nie mam nic do roboty. Natomiast mam do roboty z tym miejscem, o którym wspomniałem w ostatnim odcinku. A mianowicie, znaczy tak, ten korek będę chciał jakoś zlikwidować jeszcze może dzisiaj. Coś na ten temat postaram się zrobić. Najprawdopodobniej będzie tutaj jeden zjazd w tym rejonie, a wpuszczę drugi zjazd bezpośrednio jakoś tutaj przez tą dzielnicę, żeby dało się tu wjechać. Ale nie o tym mówię, bo chciałem dzisiaj w dzisiejszym odcinku zrobić coś bardziej ważnego. A mianowicie, już przejechałem to miejsce, przebudować całkowicie ten węzeł komunikacyjny, aby postawić tutaj ładną stację kolejową, postawić nowy, ładny węzeł bambajowy, uporządkować system metra tutaj na dole, trolejbusy, autobusy wycieczkowe i autobusy dalekomiejskie i pewnie coś tu jeszcze wciągnąć. Może start, jakieś miejsce startowe dla naszych przyszłych sterowców. Ewentualnie helikoptery tutaj też można podciągnąć. Jest tu dużo rzeczy do zrobienia, jest dużo rzeczy może, więc postaram się to zrobić. Skąd mam pytanie? O, widzicie, tutaj jakiś autobus wycieczkowy, pamiętam, ja tego specjalnie postawiłem tak dziwnie. On zawraca właśnie na tym parkingu, jeśli też pamiętam, czekajcie. Tak, on ma tutaj przystanek na tym parkingu, co jest bardzo ciekawe i bardzo śmieszne, że się do coś takiego... No i w sumie mi tam się podoba. Także takie tutaj coś walnąłem, ale trzeba to będzie lepiej uporządkować. Także na to jeszcze chwilę trzeba poczekać. Jak widzicie, dużo osób korzysta z tej stacji. Ona mi się podoba wyglądowo. Także zobaczymy, czy ona tutaj faktycznie pozostanie, czy nie postawi jakiejś większej. Bo sprawdźmy, ile tu jest linii kolejowych. Z tego co pamiętam, jeszcze tutaj jedna w przyszłości się pojawi. Mamy tak. 3 linie wjeżdżające. Co jest? Dobra, nie, to tutaj trzeba więcej peronów niż jest aktualnie. Może jest i mało pociągów i może jest to dosyć dobrze się wyrabia, ale potrzeba więcej pociągów. Po prostu ja to wam to mówię. A pociągi u nas w mieście są całkiem popularne i staram się to utrzymać. A w ostatnim odcinku poukładałem wszystkie linie pociągowe i właściwie wszystkie, wszelkiego rodzaju linie pozmieniałem tak, aby... Wow, 182 osoby do niego wsiadły. Tak, aby po prostu były jak najlepiej z, no widzicie, ich zapełnieniem, po prostu żeby nie jeździły na pusto. I to chyba całkiem nieźle tutaj też mi weszło. Dobra, tak czy siak, będę tu za chwilę musiał zrobić niezłe objazdy wszystkiego rodzaju, ale najpierw zlikwiduję ten korek. Oczywiście wszystko będzie na timelapsie, także zaczynamy.
dobrze, sądzę, że mieliście jakiegoś tam timelapse, może trochę pokreślonego, czy tam coś, ale mamy nasz węzeł przesiadkowy tutaj w całości zrobiony z drzewkami, z wszystkim. Powiem wam tyle, jak bardzo mi się podobał ten stary, bo był dosyć symetryczny i miał taką swoją starą klasę, ten nowy poziom, głównie przez stację kolejową, która jest wielka, nie jest może w 100% wykorzystana, chociaż jeździ tutaj więcej linii niż jest peronów, także może i nie jest mieć tak źle. Gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, jak to wygląda z środka, to możemy wejść w tryb Mewa i proszę bardzo. To mamy pierwszy peron, to jest chyba dla linii obwodowej, to będzie w przyszłości. Jeszcze może ją dzisiaj właśnie przy niej pokręcę trochę, żeby już faktycznie dobiła o nasz obwód. To mamy kolejną stację, na tych dwóch peronach zatrzymują się trzy linie, wszystkie kończą tutaj bieg i zmieniają swój, zawracają. Także to jest jedna z ciekawszych tej części. A nie, tutaj jest obwodowa, no to tam nie było obwodowej, tutaj jest obwodowa, czyli tam była jedna inna linia, która też jechała dalej. Obwodowa, jak widzimy, jest tutaj na pewno parę osób, tutaj już też się zbierają, także tutaj to jest całkiem nieźle i tu jest kolejna, która przejeżdża. Tutaj aż tak dużo osób nie ma, co prawda tu widzimy parę osób, o i nawet wchodzą. W ogóle to mi się podoba, jak oni się tutaj przesiadają pomiędzy tym całym węzłem, bo nie muszą faktycznie zejść i pójść tymi schodkami, jak widzimy tutaj po środku. Także jest to dosyć ciekawe, bym wam powiedział. No i ogólnie lubię tego typu rodzaje węzły. Jak sobie przelecimy to trochę w inne miejsce, czyli tutaj na dół do naszej piwnicy, taka ciekawostka. I byłem rano, trochę jestem smutny, że nie udało mi się odcinka dziś puścić z tego, tylko był live. No, dobra. Tak czy siak, jak widzicie, tak to wygląda na Załącznym Bosku. Jest tu trochę tych obiektów, trochę do tego chodzi. Są przystanki. No i ładnie to wygląda, tak? Całkiem zacny obiekt, bym też powiedział. Dobrze, no i tak, przelećmy sobie dalej, bo mamy tutaj jeszcze parę obiektów. Czekajcie, musimy wylecieć, jest. Tu mamy miejsce dla autobusów dalekobieżnych, małą tutaj punkcik. Dużo osób z nich nie korzysta, bo to jest budynek, który w podstawowej grze w teorii powinien dużo ciągnąć. Tutaj teraz to tak dużo nie ciągnie. Tak, możemy sobie poglądać mapę. Dobra, mewa, lecimy dalej. Następnie mamy stację metra nową, którą tutaj postawiłem. Jak widzicie na Załącznym Bosku jest to dwuperonowa stacja metra i nie możemy tam wlecieć. Okej, okay. Sobie przelecimy górą. No i sobie wlećmy jak prawdziwy ptak do stacji metra. No i tu możemy zobaczyć, że na razie dużo osób z niej nie korzysta, a to dlatego, że oni szybko już stąd przechodzą i idą dalej, tak? Ludzie faktycznie korzystają z tej stacji metra, tylko to nie jest aż tak bardzo widoczne. No już widzimy tutaj naszą stację kolejową. Pod stacją kolejową udało mi się wcisnąć tutaj pod tą drogę, musiałem specjalnie wbudować, to nie wiem, czy tam widzieliście. To mamy tutaj nasz punkt tramwajowy. I tutaj się zatrzymują dwie linie, które jadą w innych kierunkach i ludzie muszą dalej pójść na pętlę i korzystają z możliwości pójścia na pętli. Także to jest akurat też z dobrych nowin. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Właśnie miałem jak tu zbytnio puścić trasy, to tutaj jest skrzyżowanie takie dziwne tramwajowe. Jedna linia wjeżdża na miasto, druga jedzie tu na przemysł tramwajowa, a trzecia droga już zwykła wjeżdża do naszej zajezdni, a właściwie pętli trolejbusowej. No i tak, tutaj są trzy linie trolejbusowe i trzy albo cztery linie wycieczkowe się tutaj zatrzymują. Także jest to dosyć potężna i podzielona właściwie już pętla. Jak widzicie, tak to wygląda mniej więcej. Tu trochę w ten sposób się pokręcimy już. Naglądaliśmy się mewy. Jest jeszcze jedno miejsce dla przyszłego trolejbusa, czy tam wycieczkowej linii tutaj w przyszłości jakby coś. Tutaj mamy na przykład jeden wycieczkowy. O, i wycieczkowe ciekawe mają tu przystanki. Właśnie ja ich nigdy nie widziałem z bliska. Całkiem ciekawe. Tak samo widzicie, że tutaj mamy kolejny przystanek dla wycieczkowych. Tu jest już dla trolejbusa. Wycieczkowy, on nawet się zatrzymał. Tu nasz wstępny trolejbus i wycieczkowy trolejbus. Przy okazji, jak widzicie, są wszędzie te wejścia na górę, na nasze kładki, dzięki czemu oni mogą z tego wszyscy korzystać. Wow, ile samolotów. No, i oni mogą z tego wszyscy całkiem zacnie korzystać. Także tak to mniej więcej wygląda w tym rejonie. Też jest to lekko przesunięta nasza zajezdnia, to trolejbusowa, która tutaj jest w tym rejonie. Jak widzicie na Załącznym Basku, mewa tutaj nam leci i tutaj musiałem trochę przestawić naszą zajezdnię. Jak widzicie, tutaj jest ulice. Przemyśle też się dużo pozmieniało, to już może byliśmy z tego trybu. Po pierwsze, tutaj mamy większe torowisko, bo aż cztery tory się zjeżdżają tutaj w dwa. I przejeżdżałem wzdłuż naszą tą stację, gdzie teraz tutaj też pociągi towarowe jadą tędy, a drugie jedzie tędy.
Przy okazji powstał nowy tutaj wiadukcik właśnie nad naszą linią kolejową, aby oni mogli trochę lepiej zjeżdżać, bo z tego rejonu, tutaj z tej ulicy Tramwajowej właśnie, nie było poza tymi dwoma końcami właściwie żadnego innego wyjazdu, więc trochę było problematyczne. Teraz tutaj to już zostało wstawione. No i tutaj jak widzicie też się trochę tory rozgałęziają, bo niech tutaj pociągi muszą zmienić kierunki i na inne perony wjeżdżają niż tutaj by to się wydawało. Także to też musiałem pozmieniać. Tu jest dojazd na nasz dworzec towarowy. Ścieżki rowerowe dookoła miasta zostały w całości tutaj utrzymane, przynajmniej w tej części. I czy coś się tu jeszcze zmieniło? No zmienił się tutaj wjazd na naszą autostradę, został przesunięty w inne miejsce. Jest też tutaj taki nowy zjazd zawracający bezpośrednio do tego przemysłu, bo ten przemysł bardzo dużo osób tutaj ciągnie i dużo osób też zawraca na tym węźle, co jest ciekawe, bezpośrednio. I tutaj jest jeszcze drugi zjazd z tej samej strony. Tu są trzy zjazdy. Jest jeden na ten tunel, a właściwie pod tymi wiaduktami przejazd. Drugi jest tutaj na tą naszą aleję, aby mogli sobie pojechać gdzieś tam. I trzeci to jest ten na wiadukcie, gdzie jeszcze jest rozwidlenie jedno tutaj w ten przemysł i tutaj naszą trasę, gdzie później mamy most, no, w tym rejonie. Także w skrócie jest tu bardzo dużo rozjazdów. Jeśli chcecie zobaczyć, jak są wykorzystane, to proszę bardzo. Oni całkiem nieźle z nich korzystają, tak? Wszystkie tak jak są dokładnie poukładane, tak jak chciałem, żeby to było, to z tego jeszcze jedna rzecz, której nie widzieliście, a zmieniłem, to jest to, iż tutaj jest tylko droga tramwajowa teraz, nie mogą tędy jeździć samochody, a tutaj była droga, która wjeżdżała w ten obiekt i tego też już aktualnie nie ma, także tutaj się dosyć dużo tych rzeczy pozmieniało. No dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Nie chcę kończyć już w tym momencie odcinka. A, tutaj jest jeszcze stacja kolejowa i ona chyba jest już w całości działająca. W sensie w całości działająca, bo trzy linie powinny wjeżdżać, czy tam, nie, dwie linie wjeżdżają na te boczne stacje, a dwie przejeżdżają środkiem. No i towarowe oczywiście mogą to ominąć całkowicie. I ludzie z tego nie korzystają, na razie jakoś strasznie. No cóż, i tutaj pociągi towarowe też mogą tędy wjeżdżać, później przejeżdżać. To dobrze, że tak to działa. Dobrze, natomiast na sam koniec jeszcze dzisiejszego odcinka chcę już zagospodarować ten rejon w tym obszarze, bo on jest taki nieskończony, jakby... Znaczy nie to, że jest nieskończona powierzchnia jego, tylko tutaj mi brakuje jakiegoś uwieńczenia tego. Mamy już tutaj miejscówki na taksówki i pewnie ich tutaj będzie teraz to więcej, ale chcę tutaj jeszcze postawić pierwsze jedną stację metra, którą tutaj mamy, bo tu jakoś chyba te metro miało jeszcze pociągnąć, zaraz zrytnijmy jak ono jedzie. Tak, dokładnie. Tu jedzie metro, tylko nie ma już po prostu stacji. Także tu jeszcze z jedną stację wstawimy, pewnie z takim objazdem. Tu będzie większa stacja, bez objazdu. No tak czy siak, zobaczycie. Zobaczycie, tutaj jeszcze naprawdę mam parę rzeczy do wciśnięcia. I przy okazji zamkniemy sobie już całkowicie ten rejon naszego miasta i będziemy mogli myśleć nad innymi częściami. Między innymi zoo, to i jakieś usprawnienie korków. W ogóle nie wiem, ile teraz będę sobie grać. Bo dzisiaj właśnie powinni, to taka ciekawostka, osoby, które oglądałem, to się dowiedzą, to ja się obudziłem, w sensie tak, koło 7 czy tam 8 dojechałem do domu rano i poszedłem spać i się obudziłem o 17. Jakby to jest mój niechlubny rekord obudzenia się o tak późnej godzinie. Nigdy się nie budziłem o 17. Trochę byłem przerażony. Bo to oznaczało, że już dzisiaj właściwie nic nie będę mógł zrobić. No ale no cóż, tak to niestety wygląda. No, tu jest jakiś obszar bez dostępu dla wody. Dobra, tak czy siak, lecimy dalej. W międzyczasie może od tego w sumie zacznę, zanim będę jeszcze ten rejon robić. Popracuję nad naszą linią obwodową kolejową. Bo większość stacji jest już w pełni możliwa do użytkowania. Tylko teraz muszę jeszcze tak poustawiać, żeby ten pociąg mógł przez to wszystko przejechać, bo on tutaj będzie jechać tędy. No i wszystkimi liniami kolejowymi, które są jak najdalej oddalonymi. Czyli tutaj jakoś będę musiał, pozwolę mu jakoś tutaj zawrócić na tą trasę, bo ona będzie, wiecie, jechać na okrągło jak tylko może, przejeżdżać tędy. Tutaj przez wszystkie możliwe stacje, których tu jeszcze nie ma, także puścimy go pewnie tędy, zjedzie tędy. Chociaż tędy bym go nie chciał puszczać, bo chętnie bym go wpuścił gdzieś tutaj. Zobaczymy, tak zobaczymy. No i tutaj przez te wszystkie obiekty w tym rejonie, z jakimś przejazdem na tą stację, przez zoo, przez to wszystko, przez kolejny ten jeden, bardzo mi się podobają te obiekty, nad port chyba jechał, albo nie wiem. Zaraz jeszcze posprawdzę to sobie.
Chyba. Tak swoją nogą pociągi w naszym mieście są bardzo popularnym środkiem transportu, jak sobie wejdziemy w mapę transportu, gdyż z pociągów korzysta 565 osób na tydzień, a to jest raczej liczone w tysiącach, czy tam, no nie wiem. No jednak jest napisane tak po prostu, z tramwajów 6 tysięcy, a nie, czekajcie, to były trolejbusy. To tak, z tramwajów 6 tysięcy osób korzysta, z pociągów 1102, i tyle, z metra korzysta 1381. Tramwaje są najpopularniejsze, bo po prostu jest ich najwięcej, a z autobusów, z tego to są tylko wycieczkowe, to 63 osoby na tydzień. Z linówki, z kolei linowej 97 osób, z kolei jednoszynowej 151, z taksówek 31, z lotnisk i helikopterów 143, promy 58, i trolejbusy 565, co nie jest złym wynikiem. Przy okazji uruchomiłem ponownie naszą linię helikopterową i już widzę, że to był problem. Ale lubię, jak ktoś tutaj lata, tak? Więc nie mają. Dobra, lecę z linią obwodową. Tutaj trochę mój chory jeszcze głos już Was ponownie przywita. Co się, nagrania, które tutaj widzieliście z tego filmu, to są zupełnie inna bajka. One mogą mieć już ponad miesiąc od daty nagrania, bo dosyć długo odcinki z tych Skylinesów czekają teraz na publikację, przez to, że było bardzo dużo odcinków z Warszawy. Ale spokojnie, teraz trochę to się zmieni. Z Warszawy będzie to trochę ich mniej, bo no, jestem trochę zajęty teraz bardziej przez studia. Wcześniej to miałem po prostu cały czas wolne mniej więcej. No, prawie wolne. No i tak, możemy zobaczyć mniej więcej, jak wygląda przejazd linią średnicową, znaczy obwodową dookoła całego naszego miasta. Mniej więcej tak to wygląda. Z ważnych rzeczy, jakie bym Wam chciał powiedzieć, to końcówka nagrania mi się nie nagrała niestety, więc nie mogę pokazać całego zakończenia, jak to się wszystko skończyło. Jedyne mogę co powiedzieć, ta dzielnica obok której przed chwilą jechaliśmy, to jest całkowicie już przebudowana na nowo. To w tym rejonie, co teraz jedziemy, tutaj tą dzielnicę z zakończeniem parku rozrywki dzisiaj nagrywałem i prawie dzisiaj udało mi się już skończyć ją. Także to też pewnie zobaczycie za jakiś tydzień, dwa pewnie. I niedługo też będzie koniec tej serii, bo już to się zbliża dosyć dużymi krokami, z tego co widzę. No i tak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj ciekawych dużo elementów, które pod tarasie będzie. Na koniec jeszcze będzie jedna budowa. Niestety chyba z tego co zauważyłem, nie jest skończona. W sensie nie macie na timelapsie skończonej tej inwestycji. Po prostu przeskoczyło mi coś tam i nie będzie tego zakończenia. No ale tutaj możemy jeszcze zobaczyć z lotu ptaka mniej więcej, jak wygląda przelot. Właściwie to będzie taki satelity śledzący idealnie nad ten pociąg, co nie? No mniej więcej tak to wygląda. No pociągi bardzo ładnie tutaj jeżdżą, zwłaszcza jak się z góry na to patrzy. Jest dużo tych stacji ponastawionych. To miasto jest ogólnie całkiem, bym powiedział, dopracowane. Nie mam tutaj zbytnio co już poprawiać i ulepszać, ale o tym jeszcze będę mówić w najbliższych odcinkach. Natomiast z rzeczy jeszcze takich ciekawych mogę powiedzieć i przypomnieć, o czym możecie nie wiedzieć, to miasto nie ma połączenia z zewnętrznymi pociągami. Czyli nie mogą przyjechać pociągi z regionu, z innych miast, tylko jedyne pociągi, jakie kursują w tym mieście, to są pociągi na liniach lokalnych, takich typu SKM-ki, KM-ki, które mają wyznaczone trasy, a nie jadą od innego miasta, jak na przykład PKP. To jest bardzo ciekawe i ja szczerze powiedziawszy już jakiś czas temu zapomniałem o tym, bo tu jest tak rozwinięta sieć kolejowa,
że można o tym zapomnieć. Tu jest przy okazji nowa stacja, przez którą przejechała ta linia kolejowa. To za chwilę będziemy jeszcze tutaj właśnie przy tym siedzieć i dokręcać i dopracowywać. No i ogólnie bardzo mi się podoba to miasto, jak zostało dopracowane. No i mogę się was ponownie spytać, co sądzicie, w jaki sposób mogę nagrać kolejną serię zyskaniańców, aby była bardziej dla wszystkich moich widzów. Czyli jak ją zrobić, żeby była trochę bardziej warszawska czy coś? No nie wiem, napiszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy waszych propozycji. Bo kolejny seria zyskaniańców to będzie kolejny scenariusz oczywiście, bo ja cały czas będę się upierać przy tym, że chcę skończyć wszystkie scenariusze na tym kanale. A później to zobaczymy. Później jakąś normalną serię ze Skylinesów, taką frywolną, będę mógł zrobić. Może nawet z komputera. Chociaż jak część pewnie z was wie, ja nie lubię grać na komputerze. W Skylinesy jakoś nie lubię, o wiele bardziej wolę grać na PlayStation. Jakoś wygodniej mi się gra na padzie, a granie na padzie podłączonym do komputera to... Jeżeli ktokolwiek grał na PlayStation i grał trochę więcej, no to wie, że to jest zupełnie co innego. To nie ma po prostu rąki. To się nie łączy. Tak samo można sobie podłączyć klawiaturę i grać jak na komputerze na PlayStation. Też taką funkcję dodali jakiś czas temu. No i tak, tutaj z tego co pamiętam jeszcze wybudowałem dużo fajnych barierów w tym rejonie, no ale no cóż, chyba z tego co widziałem to do was to nie doszło, bo tu całkowicie przebudowałem ten węzeł na sam koniec. No ale dobrze, to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów i nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jestem ciekawy co będzie kolejne, ale chyba się domyślam co nagrywałem jako kolejne filmy z tej serii. Do zobaczenia już niedługo, cześć!